Dobra, witam wszystkich. Kolejny leci filmik dzisiaj. Tym razem będzie naprawa enkodera z tego tutaj takiego testerka GM328A. On był w takiej akrylowej obudowie. Gdzieś, kurde, mi wyleciał, zleciał z półki, pierdyknął o glebę, roztrzaskało się to wszystko. No i potencjometr zaliczył zgon. A przy okazji można zobaczyć, jak wygląda taki enkoder w środku. Tu jest jakaś taka płyteczka, która pewnie ma jakąś tam rezystancję i obracając nim tam zmieniamy jakiś ten. Zresztą enkoder inaczej działa troszeczkę niż zwykły potencjometr. Także tak to wygląda. Uszkodzenie. Mam tu dzisiaj, kurde, w zanadrzu do przetestowania pewne rzeczy i tak się zastanawiam, czy przy okazji tego enkodera nie wykorzystać, nie sprawdzić, czy te takie, nie wiem jak to mówić, freziki, czy tarczki do cięcia takie małe. Spróbuję taką tarczką zrobić jeden motyw na starym tym enkoderze. Na nowym oczywiście tego nie będę mógł zrobić, bo nowego będę musiał wylutować. To jest taka płytka od stacji T12 Queco. Dostałem ją od znajomego. Coś tutaj nie działało. I powiem wam, że no nie udało mi się tego jakoś wskrzesić. I teraz tak o. Tą obudowę sobie rozbiorę. I przetestujemy, słuchajcie, te tarczki. No. Najpierw na tym Dremelku Junk Life. Zobaczymy, czy da rady jakoś tutaj przeciąć te nóżki, żeby po prostu wyciągnąć, a potem sobie wylutować poszczególne piny. Także taka będzie dzisiaj zabawa. A na końcu, jak uda już się wlutować ten enkoder z powrotem do tego tutaj testerka, dołożymy go do obudowy, którą ostatnio wydrukowałem. I chyba będzie nawet lepiej w tej obudowie, bo mam dostęp do wszystkich tutaj miejsc. Bezpośrednio zasilanie DC na baterię. Dosyć ciekawe urządzonko do testowania różnych elementów elektronicznych. Także dobra, lecimy z tym tematem. Najpierw co zrobię? Rozkręcę sobie śrubeczki tutaj od tego wszystkiego. Jak to jest porobione? Dobra, to jest tak zrobione. Te wszystkie mocowania muszę odkręcić od płytki. I wiecie, co mam powiem? W ogóle jest taki fajny filmik o testerze LCR T10 bodajże. I ten testerek bardzo fajnie wypada. Dobrze testuje elementy. Gdzieś na jakimś tracku i tak poległ, jak to w zwyczaju mają te testery. Ale no, wydał się bardzo ciekawym urządzeniem. Chyba tam jakiś jest nowszy firmware. Także Chinole wymyślają co chwilę nowe jakieś rzeczy. I ostatnio zaciekawił mnie jeszcze jeden tester. Dzisiaj mi kumpel wrzucił też do niego linka, ja już ten filmik oglądałem. Wideoteka, czy jakoś tak się ten kanał nazywa. I pokazywał taki fajny tester. Ten Firsi? Jak to się wymawia, kurde? Firsi? Na F, nie? Potem wam podlinkuję do opisów filmu. Firsi, kurde, jaka to porąbana nazwa jest. FNRSI. No. I bardzo też fajny testerek. Można już diody Zenera nim sobie potestować większe. Także spoko opcja. Dobra. Tego akryla sobie gdzieś tutaj na bok na razie położę. Powyciągam z niego potem te dystanse, bo są fajne. Można je użyć do czegoś, nawet do tego. A ciekawe, czy te śrubki nie, te nie będą pasowały, bo tu są bardziej takie na gwint. A tu będą pasowały takie blachowkręty. Bardziej. Dobra, to mam. Okej, czyli praktycznie już mamy to wyciągnięte. GekTech.
Słuchajcie, bierzemy tą tarczę i robimy, kurde, testa, czy to w ogóle przetnie te nóżki. Jeżeli przetnie, nie stępi się szybko, to będzie fajnie. A jak się stępi i nie przetnie, no to trudno. Przynajmniej będzie wiadomo, że no to najpierw poświęcę może mniejszą jakąś. Dobra, taką mniejszą wezmę. Średnicę. Zamontuję tutaj. Ustawię oczywiście obroty na maksa, jakie są możliwe w tym dremelku. Trzeba dobrze skręcić, żeby się to nie ślizgało. I lecimy z tematem. Mówię, będę chciał tutaj te nóżki po prostu przeciąć taką. Bzyk, bzyk, bzyk. Czy to się uda? Będą potem trzymały dwie po tej stronie. No ale dobra, zrobimy sobie na razie takiego testa na tych trzech nóżkach. Czy to w ogóle przetnie? Najmocniejszy tryb. Mogę sobie tak to wezmę. Ja pierdziu. Wiecie, co wam powiem? Normalnie przecina nóżki. Tylko ten dremelek jest słabiuteńki, nie? Trzeba powolutku, tak jakbyście zęba wiercili. Już drugiego przeciął. Już chyba baterie padają. No, bateria pada. Postaram się jeszcze tego trzeciego. Już bateria pada. Jedna kreska. Uda mi się tą ostatnią nóżkę przeciąć? Jest, udało się. Słuchajcie, już mi bateria pada. Zajebista sprawa. Zaraz wam pokażę. Jakąś masetę wezmę, odegnę tą nóżkę. Nie no, kurde, do układzików to jest coś pięknego, jeżeli chcecie coś tam, kurde, modować. Patrzcie się. Już go mogę z tej strony odtegować. Ucięło, bez żadnego problemu. Także wiecie co, ja idę po tą drugą mini szlifiereczkę dremelka. Tą mocniejszą czerwoną i do tamtej zamontuję, to tamto już będzie szatan, od razu mówię. Słuchajcie, to jest przepiękna wersja, naprawdę po tym modzie z tą końcówką, że sobie wymieniamy różne czpienie. Genialna sprawa, ale to jest o wiele mocniejsze niż to, także jak ja teraz zamontuję tą tarczkę, to ona będzie szła jak dzida. I wiecie, co wam powiem? To się w ogóle nawet nie stępiło nic, nie widzę. Już wiem, że za pięzyla te końcóweczki są świetne. Przy jakichś, kurde, tych nóżkach takich bardziej mięciutkich, jak są jakieś procesory, układy, to jest coś pięknego. To jest coś pięknego, naprawdę. I patrzcie się, teraz biorę do tego. Pach, kurde. Dobrze to robię? A muszę tutaj pokręcić, zblokować. No i teraz włożyć to. Dlatego ten uchwyt jest pod tym względem no genialny. Tak powiem. Genialny i teraz patrzcie, włączam, jak to wyje. Dobra, to teraz się pobawimy tym czerwonym. Co tutaj muszę jeszcze zrobić? Poczekajcie, bo to już się rozwarstwia, także powyciągam. Kurde, nie widziałem, że enkoder się składa z tylu części. Tu następna część. Czyli to było na górze jakby, to pod spodem. I teraz co mi tu trzyma tego? Jeszcze te dwie tutaj. I dwie po boku, co są tu. Także jeszcze spróbuję. Dostanę się? Kurde, pięknie, dostanę się, ale będzie czad. Także uwaga, włączam tego świra. To daje. No i lecimy z tym.
Już przecięło. Różnica jest kolosalna. Jakiego to ma powera? Jaki to jest power? To jest po prostu mistrzostwo świata. Jeżeli macie coś kupować, to tylko to z tym adapterem. Boże, jakie to jest piękne. Nie sądziłem, że te tarcze są tak fajne. No i zobaczmy sobie, co teraz tutaj się będzie działo. Patrzcie się, kolejna część. Ja pierdzielę, cały encoder na część. Nie no, jestem w ciężkim szoku, że to tak pięknie potrafi uciąć w tej elektronice jakieś tam nóżki, nie? Tylko trzeba uważać na te opiłki, bo cała płyta potem w nich jest. Ale jak na ten, to jest i tak mało tych opiłków. Zajebista sprawa. I wiecie co, to jest świetne, bo to jest tak malutkie, że to zobaczcie, to się można manewrować pomiędzy takimi tutaj małymi odstępami od różnych elementów. A te, co macie w tych normalnych mini szlifierkach, takie duże tarczki, no to kurde, no to zapomnijcie, że gdzieś tutaj dojdziecie. To nawet tą diodę mógłbym potraktować tym, przeciąć ją na pół i potem wylutować jedną stronę drugą. Genialna sprawa. Nie, jestem podjarany. Bardzo dobrze, że to kupiłem. Cieszę się. Teraz zrobię tylko coś takiego, że po prostu wezmę lutownicę, tutaj trochę cyny, złapię to i wyrwę i raczej powinno się wylutować bez problemu. Także załączam lutownicę, biorę trochę topnika, cyna i musimy sobie go wylutować. A jak z tym będzie? No to zaraz zobaczymy. Zastanawiam się cały czas jeszcze, jak tamtego będę wylutowywał. Słuchajcie, tutaj trochę cyny. Świeżej dam. Dobra. No i dobra. Będę robił tak na szybko. Albo spróbuję zrobić metodą, słuchajcie, taką, że ja pierdolę, to działa. To nie mogę uwierzyć. Ale to działa. Widzieliście, żeby grotem rozgrzewać, stukać i wypychać? Takiego patentu to ja jeszcze sam nie. Nie, no to jest coś pięknego. Przez przypadek wpadłem na ten patent. Coś tam robiłem i kurde, tak zacząłem stukać. A tu patrzę, mi kurde wypadło. Także słuchajcie, bierzcie przykład. Nawet kątki można tak wytegować. Ja pierdzielę. No dobra, tego złapię jeszcze jakoś pensetą. Bo widzę, że nie chcę coś tutaj ten. Ale jak widzicie, to mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata. No jeszcze mi została tutaj jedna taka malutka część. Na razie sobie to jakoś tutaj zateguję i złapię to pensetą. No, już wszystkie te wyszły? Dobra, wszystkie wyszły. W tym wypadku pozostało mi tylko jeszcze tam z drugiej strony, ale wezmę sobie tą przeciągę i po prostu odessam z tych tutaj pól tą cynę. Zarąbista sprawa, naprawdę. Wyszło, ja pierdolę. Dobra, przeciągą zobaczymy, jak to pójdzie. No tutaj akurat
Co ja wziąłem jakąś plecionkę, gdzie jest pełno cyny, muszę ją uciąć. Chcę odsysać, a przecież tu jest pełno cyny na tej końcówce. No teraz można odsysać. Także lecimy z odesaniem. Jak się dłużej potrzyma, to fajnie zasysa te dziurki. Elegancko. Jeszcze mi tutaj zostały, ale wolę dać topnika. Wtedy lepiej jakby ta cyna się wchłania w tą plecionkę. Tu jest trochę większa dziura. Ja pierdzielę, pięknie odessało, tylko żeby nie przyjarać plastiku. Powiem wam, że poezja. Sami zobaczycie, wszystkie dziurki już praktycznie zrobione, jeszcze zostały te dwie tutaj. No, żeby te dwie zrobić, to znowu pobawię się metodą stuk-puk. Nie, powiem wam, że to jest ciekawa alternatywa, naprawdę. Normalnie wypada, wypychacie to metodą brute force. Teraz złapię sobie to jeszcze raz tutaj gdzieś z boku pęsetą. Tylko podgrzeję, żeby to wyszło. Jedna i ta druga jeszcze. Złapię sobie ją. Najlepsze jest to, że ta cyna przez jakiś czas jeszcze potrafi pływać. Dobra, wszystko zrobione. Jeszcze tylko sobie odessam te dwie dziurki plecionką, żeby były. I co? No i będzie trzeba wylutować tamtego, a tam już będzie troszeczkę inna zabawa. Mówię, są takie jakby dwa warianty. Już się najadła, napiła tej cyny. Muszę ją trochę uciąć. Są takie, słuchajcie, dwa warianty zawsze przy wylutowaniu. Jak jest uszkodzony element, to wiadomo, że możemy zastosować inne metody, nie pałować się, nie grzać płyty, poucinać coś. Nikt nas za to nie będzie bił. Najważniejszy jest efekt końcowy, czyli musi być wszystko zrobione dobrze, żeby działało. A jak to zrobicie, to już jest nieważne. Dobra, pięknie odessało te dziureczki. Czyli można powiedzieć, płytkę już mam przygotowaną pod wlutowanie enkodera. Pach, pięknie, elegancko. To jest cienka płyta, to z niej łatwo daje się odessać te dziurki. Spróbujcie odessać z Xboxa jakiegoś, kurde, nowszej generacji. Tam to są. Dobra, teraz tak o. Powiem wam jedną rzecz. No tutaj będzie troszeczkę trudniejsza akcja. Zastanawiam się, jak to zrobić. Czy po prostu nawalić dużo cyny, złapać sobie to gdzieś w jakiś uchwyt i go wyciągać po troszku. Jedna, druga, trzecia, czwarta strona. Tak, żeby on wyszedł, ale widzę, że tu ma zagięte jeszcze te dwa piny. Będzie może troszeczkę problem. A najlepiej to trzeba będzie na gorąco i go naprostować, tak żeby on potem prosto wyszedł, nie? Bo są pod kątem po prostu te dwa takie skrajne. Nie wiem, czy to będzie widać. Widać trochę, nie? Są takie skrzywione. Dobra, pierwsze co robię, to daję topnika na te wszystkie piny. Kurde, buzer. Wylutuję buzera. Szkoda buzera. I powiem wam, że tu jest sprawny buzerek. Fajny. Także wylutuję buzerka szybko, żeby mi nie przeszkadzał.
Jeszcze trochę. Albo potrzebna będzie cyna. Jednak będzie potrzebna cyna, żeby mu te nóżki roztopić porządnie. O, już jedna poszła. Czyli mamy, słuchajcie, buzerek do wykorzystania. No, nawet do fluka by pasował. Muszę ogarnąć temat. Ogarnąć temat. W sensie zobaczymy. Ej, słuchajcie, weźmiemy fluka. Jak ustawię przecież w tryb diody, to on powinien mi tutaj, kurde, piszczeć. Plus. Czy nie? Nie piszczy. Tryb diody miałeś ustawić, chłopie. Nie piszczy. I tego nie działa. Nie wiem, czy tak można sprawdzić buzera. Czy on będzie piszczał, czy po prostu trzeba mu podać jakieś konkretne napięcie. Dobra. Sygnał znaczy się, nie? Ile on może, w jakiej on częstotliwości może generować? 2,7 kHz? Cholera wie. Dobra, nieważne. Słuchajcie, encoder. Encoder. Ktoś do mnie dzwoni, poczekajcie chwilkę, muszę odebrać. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Godzina rozmowy. Dobra, czyli tako. Teraz, na czym to ja skończyłem? Na tym enkoderze. Powiem wam, że no kurde, no będzie trochę zabawy. Zastanawiam się, czy jeszcze tej diody tutaj nie wylutować i mieć już taki święty spokój z tą płytką. I chyba tak zrobię. Wylutuję to w czorty, żeby się z tym nie pierdzielić. Chociaż jeszcze chciałem tą płytkę spróbować się z nią pobawić, ale to już. A nie, nie wylutuję tej diody, tak, bo ona jeszcze tutaj ma. Jest pod spodem przylutowana. No dobra. Słuchajcie, najpierw zrobię coś takiego, że sobie tego pina tutaj nagnę, naprostuję. Okej, okay, jeden naprostowany. Zaparłem się o tę diodę właśnie. I teraz tutaj. Tom, nie chcę też go przegrzać, tego enkodera, bo wiadomo, że ta temperatura w niego wchodzi. I ciągle tak się zastanawiam, jak go ugryźć. Dobra, cyną go teraz obsmaruję. Te nóżki. Może jakoś się uda go, kurde, powyciągać szybko. Albo będzie znowu tym patentem stukanie, pukanie. Chociaż wątpię, żeby to tak fajnie poszło. Poczekajcie, jak jest ten enkoder. Dobra, tutaj. Dobra, najważniejsze, żeby cyna złapała na tych jego wszystkich nóżkach. No i to by było mistrzostwo świata, jakbym był szybki, gdzieś tak przynajmniej 10 Hz, może nawet nie. Jakbym był tak szybki jak 1 kHz i stukał w te wszystkie piny z tą temperaturą, to pewnie by się to rozgrzało i by wypchnęło go. Ale niestety no, nie jestem tak szybki, ale znowu się pobawię tą metodą. Chociaż nie, tutaj. Tutaj to nie przejdzie, bo to. Musiałbym go jakoś, kurde, ten podważać. Po trochu. Jedna strona, druga strona. Ale to i tak nic nie da, bo. Kurde, spróbuję tą diodę pieprzoną wylutować. No i wyleciała. No i bardzo dobrze. I teraz chociaż mam dostęp do wszystkich, kurde, pinów. Patrzcie się na to. Jak utrzymam tą temperaturkę. Tu coś jeszcze, kurde, z tego wypadło. Nie, nie wylutuję go tak. Wiecie co, ja muszę tutaj
jednak sięgnąć do tego. Bo odsysacz. Bo tak go nie wlutuje. Za Chiny. I spróbować po prostu tą cynę stąd odessać. Ale to też nie jest takie hop-siup, jakby się wydawało. Jakiś taki dziwny zapach się zrobił. Nie, odsysaczem to jest masakra. Nie lubię odsysaczy. Nie lubię. Spróbuję starą szkołą plecionka i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czasami udaje się, jak się dłużej potrzyma, porusza. A jak się wkurzę, to zaraz wezmę hota i od drugiej strony go podgrzeję i on wyleci. I tak zrobię. Słuchajcie, nie będę się z tym pieprzył. Biorę hota, potem go wylutuję od drugiej strony, bo tu jest za dużo zabawy. Zrobię w ten sposób, że po prostu złapię płytkę. Może jakoś tak. Tu będę hotem grzał, a tu będę go ciągnął. I powinien wyskoczyć zaraz. Tylko nie wiem, jaką temperaturę mam na hocie. 359. Damy, słuchajcie, 390 niech będzie. Bez końcówki, także bardzo szybko to się nagrzeje. O, w ten sposób sobie to zrobię. A nawet jeszcze pobawię się lutownicą. A żeby było ciekawiej, to żeby go wylutować, to jeszcze sobie tej cyny dam, tak żeby lepiej mi to pływało. No. Widzicie, taka rzeźba jest z tym enkoderem. No dobra, próbujemy. Nie będę dawał na razie jakoś blisko, przesadnie tej całej. Dyszy. No i mam nadzieję, że mi się to uda. No, tu już jest blisko. No, jest jakiś opór. Ale żeby on wyleciał, to nie chce się tak wysunąć. Słuchajcie. Słaby ten hot jest. No i powiem wam, że to jest trudniejsze niż mi się wydawało. Ja pierdzielę, nie chcę wyjść. Wiecie, co wam powiem? To jest przejebana sprawa. Dopiero od spodu, jak się go podważyło, to fajnie wyskoczył. A tak, dobra, niech płytka sobie stygnie. A tak to kurde od góry ciężko. Studzę go. Mam nadzieję, że się nie spierdzielił. Teraz trzeba będzie te wszystkie tutaj nóżki mu oczyścić. Dlatego jeszcze raz wykorzystam ten magiczny uchwyt. Złapię sobie go. No i słuchajcie, wezmę po prostu. Dobra, najpierw użyjemy
Ła, gorące. Powiem wam, że. No od spodu dopiero jak go podważyłem, to fajnie wychodził. Tak to kurde, z góry jak go ciągnąłem. Masakra. Oczyszczę mu te nogi, żeby było łatwiej go potem wlutować. Oczywiście już potem będzie wszystko z górki. No i dobra. Temat enkodera mamy ogarnięty. Teraz muszę go wlutować tak jak on był wlutowany, czyli tym w dół. Tak, nie, te trzy tu były. To tu. Znaczy muszę go włożyć. Z tej strony minuszka troszeczkę. Nie chcę wejść. Muszę ją nagiąć. I te trzy muszą wejść. No i dobra. Jeszcze nie wszedł. To jeszcze nie jest to. Ej, czego mi się wyłączasz? Monitorze, lapku. Teraz mi się laptop wyłączył. No jak się nagrywanie zakończy, to się chyba zajebie. Nie, telewizor mi się wyłączył. Sorry. To mi się telewizor wyłączył. No. Dobra. Nagrywanie działa cały czas, na szczęście. Słuchajcie, muszę go teraz włożyć tu. I patrzę, co tutaj nie chcę do końca zafungować, że tak powiem. Patrzę się, patrzę się. Pewnie ta cyna jeszcze została na tych nóżkach. Także jeszcze tutaj go oczyszczę. Najlepiej, jak wezmę świeżą, czystą plecionkę, a nie taką już nasciągniętą tą cyną. Tutaj widzę, że. Coś tam tej cyny miał jeszcze. I jeszcze z tej strony go wyczyszczę. Dobra, zobaczymy teraz, czy wskoczy. Dziurki są elegancko zrobione, że powinien już, kurde, tutaj dziad się ułożyć. Chyba, że tak ciężko tutaj go trzeba będzie. Dobra, ta weszła. I ta też. Ok, jest. Dopiero teraz. Jest poprawnie włożony. Zaraz go umyjemy. Czyli teraz najprostsza czynność, czy pocynowanie tych nóżek, wyczyszczenie i włączenie. No i włożenie jeszcze do tej obudowy. Dobra, bierzemy cynela ukochanego. Grot oczywiście czyścimy. Pierwsza nóżka. Druga nóżka, trzecia nóżka, czwarta nóżka, piąta nóżka. Trzeba dobrze je polutować. No i teraz te największe, najważniejsze. Tutaj trochę cyny wchłonie się, także. Dobra, porobione. Po temacie. Zlutowane. Elegancko. Mówię, biorę. Czyszczę teraz płytkę. Teraz wam pokażę zarąbisty patencik. Kto jeszcze nie znał. Biorę taką tą. Biorę szczoteczkę. Słuchajcie, czyszczę. Wycieram w to. Dzięki temu ponownie nie rozsmarowuję jakby całego tego topnika. I wierzcie mi, to o wiele lepiej ta płytka wygląda.
Później nawet ta szczoteczka, można powiedzieć, że poleruje tą płytkę. Dobra. No, już jest praktycznie płytka wyczyszczona. Elegancja Francja. Elegancja Francja. Mówię, jak wycieracie szczoteczkę z tego topnika, to potem nawet jak już samą taką suchą tą szczoteczką sobie tak pojeździcie dłużej po tej płytce, to ona pięknie ją tak jakby... No fajnie ją czyścić. Jeszcze tylko od tej strony poczyszczę tego enkodera i powiem wam, że zaraz ruszamy z uruchomieniem tego wszystkiego. Jakieś śrubki jeszcze postaram się wykombinować. Zasilanie bateryjne. No i dobra. Więcej tu się z tym nie będę pałował. Najważniejsze, że enkoder jest wlutowany. To na bok. Ta obudowa na razie bez śrubek, tak o tylko podstawie. I mówię, tutaj ta bateria jakoś ma wchodzić, nie? Bo to będzie z drugiej strony. Jak ta bateria w ogóle tutaj ma wejść? Wykrzum, jak oni to zrobili? Czy to jak... Nie włożysz tego nawet pod kątem, bo zaraz się u tego wyłamie, chyba że mocniej, ale podejrzewam, że zaraz to pęknie. Bo są za duże tutaj... No jest dosyć duży margines. Tak o, jakbym ją dał, to nie wejdzie. Trochę to źle zrobili. Jakby tutaj było jakieś chociaż takie wcięcie, żebyśmy ją w sobie wkładali, no to wtedy fajnie by było. A tak ja się boję, że to zaraz pęknie, bo to jest, słuchajcie, to są warstwy. To nie jest z tryskarki, że możecie użyć sporej siły. Nie, to pęknie, jestem pewny na 1000000%. To nie wytrzyma. Dlatego na razie zrobię inaczej. Nie będę tego tutaj montował. Takiego tylko sobie położę na tym. No i co wam powiem? No i spoko. No i lepszy niż ten akryl. Fajnie tu siedzi. Mówię, tutaj śrubeczki. Zapinam go do zasilanka. I sprawdzam, czy enkoder, jak to mówią Czesi, funguje. Funguje. Słuchajcie, pyk. Jest, działa. Zajebiście. I teraz czy enkoder? Zajebiście, działa. Widzicie, co jest najlepsze? Tu jest F-generator. I patrzcie się. Stawiam 1000 MHz. Czekajcie, 100 Hz. Teraz jest tutaj na wyjściu 100 Hz. 100 Hz. Sprawdźmy sobie, czy nam pokaże herce fluk. Znowu wracam do fluka i tych herców. To jest jakieś normalnie już chore. Ale chcę coś sprawdzić z ciekawości. Dam na manual range 6, najniższy. No i tutaj niby tylko jedną sondą jakbym dotknął. Nic tu. Nie. Tu nie. Dobra, tak nie działa. To nie działa. Jesteśmy cały czas na zakresie DC. Daję zakres 6. Jedna sonda tylko. Dwie sondy. Zero. 100 Hz tylko ustawiłem, nie? Daję wolty. W ogóle jakie tu jest wyjście? Tu nawet nie pokażę ci ten. Ile tu jest voltów? Czy tu leci AC? No niemożliwe. 22 mV. Dobra.
Nie pokazuje na tym pomiarze. Manual dałem. 100 Hz, nie? 60, nie. Tam miliwolty leciały. Słuchajcie, 1000, nie. Teraz jest w miliwoltach, 600. Nie pokazuje, biorę tylko jedną. I też nie. No jakaś masakra. Słuchajcie, ustawiłem 100 Hz. I Fluk mi tego nie pokazał. A poczekajcie, jeszcze na tym sprawdzę. Nie pokazuje. I nie pokazuje. Nie kumam tego, ale jeszcze kuźwa, to już jest pierdolnięcie jakieś. Wezmę jeszcze, słuchajcie, unitę. Zakres herców. Zobaczmy, czy ten pokaże. Czekajcie. To jest po prostu pojebane. Nie pokazuje. 100 Hz. Kurde, biorę Wiciego. Nie, muszę wziąć Wiciego, bo ja zwariuję. Słuchaj, Wici, jeżeli ty pokażesz te 100 Hz, to jesteś bohaterem narodowym. Number one. Serio. Jeżeli Wiciuś pokażesz te 100 Hz, no to jesteś po prostu niezastąpiony. Pokazał ile? Dwadzieścia osiem? Nie, też nie pokazuje. 50 Hz. Kurde, F-generator. Tysiąc kiloherców. Nie. Jakaś masakra. Nie wiem. A jeszcze chcę coś innego sprawdzić. Dam tak. Jak się z tego wychodziło? Dam jeszcze frekwencję. Co to było? Aha! Czyli on tutaj mierzy na odwrót. Czyli jakbym teraz podpiął pod ten, to on by mi zmierzył, ile tutaj herców leci. Czyli fajny ten jest testerek. Dobra. F-generator. 10 bit PWM. O, to jest ciekawe. 50%. Przełączmy. To ci pokazuje 50%. 49,3. Czekajcie. 49,4. Nie. Nie pokazał. Czy to tutaj pokazuje? Tu też nie. To musi być to. Trzydzieści osiem. Pojebane. Dobra, nie chcę sobie teraz tym głowy zaprzątać, bo zwariuję na ten temat. Słuchajcie, działać, działa. Fajnie. Tu mamy co? Kondensatory plus ESR, jedynka, trójka. A gdzie jest jedynka, trójka? Tu, dobra, kondensatory, jedynka, trójka. Rezystory i cewki. Normalnie kondensatory bez ESR-a. DS18B20 to jest jakiś układzik. Kondensatory z korekcją, czyli 5%,
1% i tak dalej. Ir decoder, ir encoder, DHT11 to są jakieś czujniki, self test. Słuchajcie, voltage to jest tutaj wyjście. Tak, tutaj. Czekajcie. Nie, tu są wolty, ja źle to podłączałem. Tu jest generator, tu są wolty. Dobra, ale dałem w topę totalną. Tu jest F-generator, a tu jest ten drugi, nie? Czyli ten z dwóch, a tu są, tu jest do voltów, czyli ja tutaj mogę ustawić sobie. Tu nie mogę ustawić, tutaj się jakbym podłączył sondy, to by mierzył mi do 50 V. Pokazywał jakieś napięcie, także to jest taka ciekawostka, nie? Fajna. Ale ja źle to zrobiłem. Jeszcze raz. Jak stąd wyjść? Trzeba chyba mu zasilanie odłączyć. Słuchajcie, źle to zrobiłem. Jeszcze raz wezmę fluka. Porąbany film będzie. I ustawię F-generator. Słuchajcie, dam w hercach normalnie. Pięć tysięcy herców. No i zobaczmy sobie, czy on pokaże w tym trybie. Dobra, to jest gdzie? Tutaj. Herce. Nie pokazuje. Jedną. Totalny jakiś ten. Głupoty pokazuje. Dam na AC. Jedną tylko na razie. W voltach pokazuje. 50 Hz. Dobra, przekręcę. 25. On 50 pokazuje. Dotknę teraz tym. No i teraz pokazał OK. Ej, no słuchajcie, no ten już tutaj pokazuje fajnie. Patrzcie się. 25 kHz, 25 kHz. Teraz się pobawimy tym encoderem. Zobaczymy, jaki ma zakres fluk. Słuchajcie, 50 kHz. 25, 10 kHz, 5 kHz, 2,5 kHz, 1 kHz, ale dokładnie na tym pokazuje 443 i 0. Zobaczcie, jak ten dokładny tester jest, jakie on ma dokładne wyjście. 441 i 9, 98. Pokazał fluk 442. Czyli mega, mega dokładnie. Słuchajcie, 440. No okej, 250. Takie pokazuje z dokładnością co do 100%. 100 Hz. 50 Hz. 10 Hz. 1 Hz. I to tak jak było w instrukcji, on od 2 Hz pokazuje, nie? Czy tutaj da rady wpisać ręcznie jakąś wartość? Raczej nie. Ale bar graf pokazuje. Widzicie jak ten? 2 Hz. Zarąbiste, że bar graf reaguje. Także można sobie to przyjąć na tyle, że popatrzcie, 10 Hz elegancko, nie? Bar graf 1 Hz. I tak o. I teraz zobaczmy, co się stanie, jak ja go przełączę w trybie brzęczyka. Czy on będzie mi pipkał? Nie. Nie ma tego pip. Dajmy na... poczekajcie, dajmy na diodę. W trybie diody dopiero. Coś tam pipka. OK, to jest 1 Hz, a teraz dam 10 Hz. Już w ogóle nic nie słychać. Zobaczcie tą ciekawostkę. Tutaj wam w herców nie pokażę, dopiero w trybie AC pokazuje,
10 Hz. Dokładnie co do zera. 10 Hz. Także haha, mamy w końcu. W końcu mamy jakiś fajny pomiar, który się udał na tym fluku w trybie AC. Wszystko jasne. I teraz sprawdźmy sobie jeszcze Unita dla zabawy. I jeszcze Viciego sprawdzę, bo to. Nie no, osobny filmik już nie będę robił. Włączę go na herce. Słuchajcie, 10 Hz. Zaraz zobaczymy sobie, na ile tutaj. 9,99. Ale nie pokazał dokładnie jak fluk. Słuchajcie, 50 Hz. Dobra, lecę w dół. 10 Hz. No co jest? 10 Hz pokaże, ale 1 Hz nie pokaże. 1 Hz nie pokazał. Ej, tu jest fajnie, 2 kHz. 1,9997. 1 kHz. 1 MHz, można powiedzieć, bo tu jest 1000 kHz. Pół megaherca, czyli 500 kHz. 250 kHz. Czyli jaki to jest największy zakres? Poczekajcie. 1000. 2000. 2 MHz. No ale czego 1 MHz nie chcę pokazać? Widzicie to? 1 MHz nie chciał pokazać. 2 MHz pokazuje. No tu jest 1 MHz. Dobra, okej. Okay. Zobaczmy sobie jeszcze Wiciego. Jak sobie sprawdzić jeszcze Wiciego, jak będzie Wici pokazywał. Jak będzie Wici pokazywał herce? No, panie Wici, pokaż co potrafisz. W końcu jesteś mierniczkiem za 40 zł. 499,8 MHz. No zobaczymy Wiciego. 999,7. No brakuje mu, słuchajcie, tam minimalnie 2 MHz. Zobaczcie, Wici pokazał 2 MHz. 1 MHz. 1 MHz. Ja pierdzielę. 1 MHz pokazuje. 10 MHz, 9,99. No, można powiedzieć, że Wici jest naprawdę spoko miernikiem. 99, 250, 440 Hz, 441, 2 można powiedzieć, 443, 440. Aha, bo to jest w tą stronę. Ja pierdziel. Dobra, teraz lecimy sobie. 24 kHz. 50 kHz. 100 kHz. 153. 250. 500 kHz. Uwaga, wchodzimy na megaomy. No to już jest 1 megaom. 2 megaomy. 2 megaomy. 2 megaomy pokazuje na maksa, nie? 2 megaomy. A fluk pokaże 2 megaomy? Bo nie patrzyłem na fluka, czy on pokaże 2 megaomy, czy nie. Także jeszcze fluka na sam koniec przetestuję z tą częstotliwością. Ale widzicie, że na tym jest po prostu genialnie pokazane. Bardzo dobry, jakby taki tester. Dobra, lecimy. Herce. 2 MHz. Nie pokazał, zmieniam zakres.
No i Fluk nie pokazuje 2 MHz. Czy pokaże? Nie, nie pokaże. Nawet jak sondy włożę poprawnie, to Fluk nie pokazuje 2 MHz. Przekręcę teraz na zakres. 1 MHz też nie pokazuje. Dlaczego? Dopiero tak o 50 kHz. 50 kHz. 25 kHz, 50 kHz. 100 kHz. A i dlaczego Fluk tak nie pokazuje? No jak widzicie, Fluk 50 kHz maksymalnie. Nie wiem, jak w tej specyfikacji tam jest we Fluku, ale... No kurde. Dobra, nie ma co się tam przejmować w tym, nie? Słuchajcie, działa to wszystko. Ja sobie idę, załatwię, śrubeczki poszukam. Wkręcę 4 śrubki. I przydałoby się tu jeszcze wypiłować na ten kabelek rowek. I użyję... Czego? To będzie nawet dobre. O, to będzie świetne nawet. Chociaż mógłbym się pobawić tymi tarczkami, nie? Słuchajcie, przycisk by się jeszcze przydał. Tutaj gdzieś z boku. Właśnie, zrobię sobie przycisk. Mam takie malutkie przyciski. Tak, to już, ale to już nie na tym filmiku. To sobie dorobię potem. Także jak widzicie, to działa. A tą baterię spróbuję włożyć. Ale mówię wam, że to pęknie. Nie, nie pękło. Wow, jestem w szoku. Nie pękło. Trzyma się i dopiero teraz tu będzie tak oto. Tutaj będzie bardziej wysunięte. Będzie na odwrót włożona. I tam będzie zapięte. Mówię, tutaj zrobię takie 2 nacięcia, żeby mi to weszło pod spód, tam do środka, te kabelki. No i co? I guzik włączania. Zajebiście. Tych śrubek akurat, co gdzieś tutaj 2 pogubiłem, wyciągnę z tych złącz, które dostałem od kumpla, też tam jest tego pełno, także nie ma problemu. Słuchajcie, fajna sprawa. Szkoda, że tylko nie ma zabezpieczenia tutaj na tą szybkę, jeszcze jakby było, albo sobie może wydrukuję jakieś... Nie no, przecież z tego nie zrobię, chyba że z Plexi coś wykombinuję. Jakieś takie ten zabezpieczenie. Albo mniejszą wziąć płytkę jakąś. Tak, żeby tylko było w obrębie tego wyświetlacza. Dać te dystanse. Jakoś przykleić. No ale to głupio wygląda, nie? Nie ma takiego czystego pleksji. Dobra. Kończę, nie przedłużam. 59 minut. Godzina czasu z filmikiem się pałować. Jeszcze z tymi miernikami. Ja pierdziel. OK, tak to będzie wyglądało. Przycisk, to schowane, bateria i tyle. Nie ma co tu już więcej przedłużać tego nierównego filmu. To wszystko na dzisiaj. Ja jestem już zmęczony naprawdę, już mi się język zaczyna plątać. Także jak ktoś dotrwał do końca, to jest mistrzem świata. Trzymajcie się, pozdrawiam.